gdzieś porozmawiamy na temat zapalenia. To nam pozwoli troszeczkę bliżej sięgnąć łaciny. Inflammatio. To jest fizjologiczny pierwszy proces naprawczy. To jest taki proces gojenia, a mianowicie jego pierwszy stadium. Po każdym uszkodzeniu tkanek lub inwazji, a uszkodzenie tkanek to jest po łacinie alteratio, sam proces gojenia lub zwalczania tych wrogów jest dosyć długotrwały. I ma oczywiście kilka etapów. Kiedy już ten czynnik zadziała na nasze tkanki, uszkadzając oczywiście te tkanki, to organizm próbuje zmobilizować, skumulować wszelkie zasoby, żeby naprawić nasze uszkodzenie. On próbuje zorganizować taką grupę naprawczą, takich robotników, którzy tam po prostu to wszystko posklejają w środku. Oczywiście po zakończeniu tych procesów nasz organizm musi wycofać tą całą brygadę naprawczą, czyli wykonać tak zwaną regresję zapalenia, żeby pozwolić tkankom na taką powolną, spokojną regenerację dalszą, czyli dalsze etapy naszego gojenia. Ten proces nazywa się proliferatio. I jak już wspomniałem, w kolejnych etapach dochodzi do powolnej regeneracji tkankowej. Akurat ten proces bardzo rzadko zachodzi w naszym organizmie. Dlaczego? Bo my nie jesteśmy jaszczurką, nie potrafimy regenerować tkankowo. Jeżeli już doszło do uszkodzenia pełnej warstwy tkanek, zazwyczaj regenerujemy za pomocą włókniaka, które podobno cementu lub betonu wypełnia te właśnie uszkodzone szczeliny. Powstaje tak zwana blizna. Które objawy nam towarzyszą przy zapaleniu? Przede wszystkim ból. Każde uszkodzenie tkanek, czy to mięśnie, czy to skóry, powoduje podrażnienie receptorów bólowych. I najczęstszym właśnie objawem w fazie zapalnej jest ból. Ale czy zawsze? Istnieją oczywiście miejsca, gdzie nie ma receptorów bólowych. Istnieją tkanki, gdzie tylko jedna z 10 warstw jest unerwiona bólowo. Dlatego, kiedy jest faza zapalna po uszkodzeniu tkanek, nie zawsze człowiek może odczuwać dolegliwości bólowe, ale mogą towarzyszyć mu dolegliwości takie parabólowe. Na przykładzie stawu kolanowego weźmiemy, receptory bólowe znajdują się w ścięgnach, w więzadłach, w łańkotkach. Łańkotki są dosyć mocno unerwione bólowo, ale takim generatorem fazy zapalnej jest błona maziowa. Wata, która nam wyściela wszystkie stawy, pochewki ścięgniste, omięsne, takie przestrzenie maziówkowe, czyli jak kaletki. Temperatura odgrywa bardzo ważną rolę w naszym organizmie. Normalnie ona jest regulowana przez podwzgórze w naszym ośrodkowym układzie nerwowym, ale lokalne fazy zapalne nie są podwładne właśnie tym ośrodkom, tylko są kontrolowane poprzez grupy armii naszego układu odpornościowego. Niektóre narządy, takie jak wątroba, to jest nasza fabryka, temperatura w wątrobie wynosi około 38 stopni. Nasz mózg działa przy temperaturze 37-37,5. Temperatura jest wykorzystywana jako katalizator wszystkich fizjologicznych, tych chemicznych, fizycznych procesów, które zachodzą w nas. Dodatkowym takim objawem to jest hiperemia. Hiperemia to jest zwykłe zaczerwienienie. Oczywiście to jest konsekwencja tej temperatury i przekrwienia tych tkanek. Jeszcze takim dosyć często wspominanym objawem jest oczywiście ograniczenie funkcji. W zależności od tego, gdzie uszkodziliśmy, no oczywiście uszkadzamy sobie funkcję tego stawu, czy tego ścięgna, czy tego mięśnia. Następnym objawem fazy zapalnej jest obrzęk. Nie wszystkie uszkodzenia są od razu odczuwalne przez osobę. A mianowicie istnieją uszkodzenia na poziomie mikro. Kiedy doszło do takiego przyciążeniowego uszkodzenia niewielkiej ilości włókien, one też wygenerują fazę zapalną. Oczywiście na samym początku możemy tego nie czuć, albo możemy poczuć jakieś takie lekkie pieczenie w tym mięśniu albo w tym ścięgnie. A dopiero w ciągu pierwszej doby się rozwinie ta faza zapalna. Właśnie ten czas. Pierwsza doba jest bardzo ważna, bo w pierwszej dobie pojawia się właśnie to rozpędzenie tej fazy zapalnej. Między drugą a siódmą dobą jest niezalecana jakakolwiek interwencja chirurgiczna na tych tkankach, bo w drugiej dobie już maksymalny obrzęk, maksymalne zmiany zapalne w tkankach zachodzą. I jeżeli jeszcze uszkodzimy dodatkowo chirurgicznie, no to niestety zazwyczaj są powikłania w gojeniu tych ran. Teoretycznie nasz organizm jest samowystarczalny w tym wszystkim, czyli on potrafi skumulować te zasoby, potrafi wyciszyć, zrobić regresję. Tą regresję on wykonuje za pomocą naszego hormonu hydrokortyzolu. Hydrokortyzol to jest hormon stresu, to jest steryt. My codziennie robimy sobie blokady. Hydrokortyzol ma swój rytm dobowy. Zaczynamy go wydzielać godzinę przed przebudzeniem. Zazwyczaj to jest 5-6 rano. Zaczynamy go wydzielać dosyć dużą dawką, wtedy zazwyczaj są wszelkie zawały. O godzinie 15 przestajemy produkować ten hydrokortyzol i dlatego wszystkie fazy zapalne na wieczór się nasilają. Dlatego my pod wieczór zaczynamy gorączkować. Stawy, które mają fazę zapalną lub ścięgne, zaczynają puchnąć, brzęknąć i dolegliwości bólowe się zwiększają. Temperatura tych miejsc zapaleń na wieczór się zwiększa i czasem sięgnie poziomu 40 stopni. Niestety ta temperatura działa dosyć negatywnie na wszelkie tkanki, które znajdują się wokół tego
tego epicentrum. Procesy, które zachodzą przy tak wysokiej temperaturze, generują lizę tkanek. One po prostu się wygotowują. Normalnie gotujemy sobie zupę. Takim charakterystycznym przykładem jest reumatoidalne zapalenie stawu. Różnicą między zwykłym zapaleniem a reumatoidalnym to jest właśnie ta temperatura. Raptem 1-2 stopnie różnicy i w tej chorobie przewagą taką objawową to jest powstawanie tak zwanych nadżerek. Niestety na temperaturę jeszcze reagują tkanki wokół. Jeżeli w nocy temperatura sięgnie tych 39-40 stopni, tkanki wokół są rozgrzewane. Temperatura działa dosyć mocno i na te tkanki, a zwiększając metabolizm, zwiększając ich kurczliwość. To się nazywa tak zwana sztywność poranna. Ona jest też bardzo charakterystyczna dla reumatoidalnych zapaleń stawów, bo ono wtedy trwa około godziny, półtorej nawet. Także ta temperatura bardzo negatywnie wpływa na nasze pochewki ścięgniste, na torby stawowe, na skórę. Okazuje się, że tkanka, która jest podgrzewana, a tym bardziej systematycznie, zaczyna odkładać w sobie włókniak. Organizm próbuje zwiększyć tą grubość tych ścian, właśnie tych barier, żeby się odgraniczyć jeszcze bardziej, zlokalizować tą fazę zapalną od innych tkanek. To jest taki też mechanizm obronny, ale niestety on prowadzi do pogrubienia tych tkanek, czyli torba stawowa robi się grubsza, sztywniejsza, ścięgna przyczepy robi się grubsze, sztywniejsze, skóra się robi nad miejscem rozgrzania wzrokowa ciała. I jeżeli poobserwujemy swoje ciało i znajdziemy jakieś wzrokowa ciała miejsce, to można z pewnością powiedzieć, że pod tą skórą, czy na głębokości 2 mm, czy 20 mm, znajduje się jakaś lokalna faza przewlekła zapalna. Powstaje pytanie, skoro produkujemy swój steryt, teoretycznie powinien trafić do tego źródła zapalenia, wyciszając tą pierwszą fazę gojenia, żeby przejść dalej w bliznowacenie, to dlaczego to nie działa?